Środa, 16.26, 53 mm. Witam was bardzo serdecznie z kolejnego odcinka Heavy Rain. Was that the first time? Sorry? First time you killed somebody. Oczywiście, że nie. Jestem agentem FBI, ziom. Zabijam na co dzień. A małe dzieci jadam na śniadanie. It always does something to you the first time. Then you get used to it. I don't want to talk about it, okay? Oh. That's the point. That's him. Kim ty jesteś? Miroslav Korda? Yeah? Lieutenant Carter Blake, I'd like to ask you some questions. No, oczywiście, że tak. Shit, don't just stand there, he's gonna get away! Hey man, watch it, dude! Zawsze spieprzają, no po prostu zawsze. Za nim! Hey! Wow, dobry jest! Hey, watch it, man! Whoa! Wow, 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 come on, come on! Co ona się tak przycina nagle? Wow, what the fuck? Haha, biegniemy górą, ładnie! No to trzeba już było mu skoczyć na twarz, albo coś. The fuck shit, to nie jest takie proste wcale. No kurczaki jeszcze. No kurczaki to już za wiele. Kurczaki to już przesada. Kurczaków to nie mieszaj. Tak, przydałaby się teksturka, która mi gdzieś tutaj wsiąkła. No ale nieważne. Gdzie jest ten motherfucker? O fuck! Kurde! O, zdążyłem w ostatniej chwili! Pięknie! What the fuck? Dawaj, Rambo! Dude, pięknie! Jeszcze raz, tak! Nie damy się pobić skurczybykowi. Pyk. Proszę bardzo, FBI style, bitch. Ha? This time it looks like we got our origami killer. Ha, to się okaże. Gościu jest troszeczkę taki narwany jak na origami killera. Za to myśmy go pokonali. Yeah, fuck. Jednak w walce wręcz FBI to FBI. Nie ma srania po krzakach. Panie i panowie, nie ma srania po krzakach. Yeah. Podobało mi się. To mi się podobało naprawdę. No, Scott Shelby, ładuj się szybciej troszeczkę. Trówka. Zabawa w kotka i myszkę. Yeah! Środa. 19.28. 57 mm. A niech śpi. A, dobra. Zbudzimy go. No. No? No to, no to śpi, dobra. Nie.
Piłeś. Dobrze. Dobrze. Alkohol pomaga. O, ile szuflad do wyboru, panie. Inhalator. O, świetnie. Yeah, poczujemy się lepiej, co? Co tu jeszcze jest? O, gorzała. Wspaniale, tylko po co z szuflady, jak stoi przed nami? O, lepiej? Pewnie, że lepiej. Inhalator na ten, na puckę, gorzała na głowę. Perfekt. O, był policjantem. Od jego odznaka widzę. Uuu, pistolet ma. No czekaj, wyjmijmy ten pistolet. Kurde. Ej, jeszcze raz. Pięknie. Tyle? O, o, tu jeszcze coś jest. Światełko! Akta. Nic nie powiesz nam na temat tych akt? Ło, ile tu jest szuflad. Nie? Nikogo tam nie widzę. Też masz mapę, widzę. I to tą samą mapę, co agent Jaden Norman. Fridge. Aż musi być podpisana lodówka, że z lodówką. I znowu browar, tak? Dobrze. Dobrze, nawalimy się. Świetny pomysł. Lodówka, podpisana lodówka. Aha, i tyle. Gazeta jakaś. O, może tu coś znajdziemy ciekawego. Aha. Nie chciałeś czytać za bardzo, tak? Tutaj? Zamknięte. Tu jest jeszcze jakaś gazeta. Tutaj mogę usiąść, ale czy to coś da? Nie, tylko mogę wstać. Może tu na tej szafce coś jest? O, 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 co to? No on w akademii. O. Ktoś dzwoni. Ciekawe. Zaraz. Tu chyba były drzwi, tak? Tak. You said I could contact you if I remembered anything. O, to ta kobieta. Can I come in? Sure. Co ją obroniliśmy przed tym zbirem? Mhm. Płaszcz. Let me take your coat. Napój? You want a drink? Yes, glass of water, please. Take a seat, I'll get it. Zaraz. Tu pewnie jest coś. Jakaś szklanka? Tak. Aha, fajna woda. No dobra.
Jest tutaj, masz, trzymaj. Thanks. Spox. Play. Siędziemy sobie. I just remembered something. Maybe it's not important, but a letter arrived in the mail the morning Johnny disappeared. Oh. What kind of a letter? It was addressed to Johnny's father. I don't know what was inside it, but he read it and then he left. To może być ciekawe. And you think there's a connection between that letter and Johnny's death, is that it? You remember anything else about the letter? Well, I don't know why, but I kept the envelope. Huh. To może być ważne. Not particular. Except the address. The address? It was typed with an old typewriter. Could be a lead, you never know. Well, thanks for your help, Lauren. I'll let you know if it leads to anything. Wait, I can't just sit around and do nothing while you're out there looking for the man who killed my son. Ever since you came around, I've been thinking, and I want to come with you. Oh, wow. Help you in your investigation? The answer is no. If you won't let me help you, I'm keeping the envelope. It's all or nothing. O Boże, działam sam. I'm sorry, Lauren, but I work alone. How many clues have you got, Mr. Shelby? This envelope, maybe your only link to the killer. I understand. It was a stupid idea. Sorry for wasting your time, Mr. Shelby. Wait. You're really something special, Lauren. I'll give you that. Zgodzi się. I'm just a mother. A mother who wants to find out who killed her son. Are we partners? Ojej. No cóż, trzeba się zgodzić, kobiecie, tak? We're partners. Wow, kolejna para. To będzie ciekawe. No dobrze. Pytanie, gdzie przyjechaliśmy, co? Wow, to jakaś bogata chałupina jest. Maybe you better stay in the car. We're partners, remember? Wherever you go, I go. Okej, to już zapowiada się ciekawie. Jakaś imprezka jest bogatsza. What are we doing here? We come to see Gordy Kramer. Kramer? The bigwig tycoon from Kramer Construction? No, his son. You think maybe he's the origami killer? For now, I just have a few questions that need answers. Stupid to bring Lauren. I don't do partners too well. All that just to get my hands on that stupid envelope. Stupid envelope. Widać to envelope. Security guard earned his payoff. Seems there really is a party going on tonight. Ochrona. Security all over the place. I would say Gordy's just a little bit paranoid. Wow, fajna imprezka. Dziwki, kokaina. What a joint! Kramer must be loaded! What do you think he paid for all this shiny crap? We'll discuss Kramer's decor another time. Are we gonna be here long? This place gives me the creeps. I'm gonna go find Gordy Kramer. You stay here till I come back. Okay? Okay. Just let me know if you need me. Okay. Gotta find Gordy Kramer. Powiedziałeś na środku. Okay. Gotta find Gordy Kramer. Aha, dobra, to wybrałem już. Deska. Not gonna be easy to find Gordy behind that big wall of paid gorillas.
Well, I'm here. Might as well have a drink. Haha, będzie picie. Booze, babes, and coke. Gordy Kramer seems to be quite the party animal. Okay, gotta find Gordy Kramer. Zaraz, tu mi się... Hi! Great party, huh? Aha. Hi! In you here. I haven't seen you before. Well, let's get better acquainted, pal! Oh, you're my kind of guy. Spoko. I like you. My friend. I like you. Maybe this job does have its perks. Now I got me a new friend. A po co myśmy go rozpili? Whiskey straight up, no ice. Fajnie. Spoko. Tu jest butelka, ale nie mogę nic z nią zrobić, tak? Gdzieś mi się włączyło Gordy przed chwilą. O, o, o! Have you seen Gordy? Sorry, no! Kurde. I haven't seen Lauren for a while. Let us see what she's up to. Tu jest ochrona wszędzie. Laseczki tańczą. Hey! Good looking girl. Keep your mind on the job, Scotty. Dobre. Don't know why they have that goddamn music so loud. Can't hear myself thinking here. Okay, gotta find Gordy Kramer. No to wiem, już mówiłeś. Hi, I'm looking for Gordy. You know where he is? I saw him a while back, but you'll be lucky to see him. He rarely hangs out down here with his guests. Oh, really? Why bother throwing a party then? Why don't you go ask him? Okay. Pójdziemy, spytamy. Ten już nawalony jak działo. Excuse me? Nobody allowed upstairs. Nalegaj. Look, you just tell him that Scott Shelby wants to speak to him. Okay? You're starting to piss me off, man. Now beat it before I get angry. If I want to see Gordy Kramer, I'm gonna have to go about it some other way. Podstęp. Got to find a way to get them away from the stairs long enough for me to be able to slip past. Lauren. I'm at a dead end. Maybe I'll take a flyer on one of Lauren's ideas. Excuse me. I'm looking for Gordy. I saw him going upstairs a while ago. I'd be surprised if he comes down again this evening. Rozpierducha? Maybe just a few heads? Yeah, tempted. But not such a good idea. Too many goon-shaped reinforcements around here. Co tu jeszcze masz? Loren. I'm at a dead end. Maybe I'll take a flyer on one of Lauren's ideas. No dobra, tylko gdzie jest Lauren? Ona tu gdzieś zniknęła, tak? W tą stronę poszła. Nie? Lauren! Tu jej nie ma, to gdzież ona jest? To już wszystko sprawdziłem. Tu jest jeszcze jakiś pokój, może tu siedzi.
Ha? Jakiś pomysł mu wpadł do głowy, tak? Okej, okay, to już... Super. Ja zawsze muszę używać toalet i łazienek. Okej, tylko muszę znaleźć Loren jeszcze. Gdzieś mi... Ty dalej pijany? Do you know what he said about you? What he say? Ah, podburzy go. Ah, sort him out. You motherfucker. Ha, tak, a bitka jak. Are you talking about my mother, you big monkey in a cheap suit? Fuck, nie trafiłem w drzwi. Dobra, 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 teraz już wiem, gdzie iść chociaż. You get filed with me, my little friend. And you, do you know who I am? Dobra. Zdążyłem. Okej, przez chwilę się zgubiłem, ale już wiem, gdzie jestem. To jak będę siedział teraz, pewnie. Dobra, tylko gdzie jest Loren? Bo mi Loren tu wsiąkło zupełnie. Mr. Kramer? Shh! This is the best part! Co on ogląda? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the Origami Killer. I'd like to ask you a few questions. Okej. Okay. Chyba nie do końca działa tak, jak powinno. Zresztą ta bajka jest bardzo kiszka. I'd like to know exactly what happened to little Joseph Brown. Beat it. You hear me? Get the hell out of here. No, takie dwie cizie miał i oglądał kreskówkę. A witness saw little Joseph Brown get in the back of your limousine. That was the last time anybody ever saw him. Now, I know you've been arrested and interrogated until your father made a little phone call and the file was closed. I'd like to hear your version of the facts. The kid was lost. I just offered to drive him home. The police arrived, I explained the misunderstanding, and I was released. End of story. Nothing to get excited about, right? You don't think I'm gonna fall for that shit, do you, Kramer? I know it's not the first time you tried to lure a kid into your car. I also know you were more than a suspect for the police. Now, if I were you, I'd think of something more credible. Otherwise, I'm gonna make sure you have some serious problems. Yeah, zagroziliśmy. Jesteśmy ważni. Chyba. Very well. I'm the Origami Killer. No, na pewno. I get my victims into my car. I drown them in rainwater. Then I dump them on a wasteland with an origami figure in one hand and an orchid on their chest. I do that because I'm bored, Mr. Shelby. And it's a creative and entertaining way of having fun. Is that good enough for you? Or do you want more? No. This tak po prostu przyznał się?
Get rid of this clown! Wow, 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 nie powinien być jakiś kute. Oż kurde. Wow. Scott widzę też napieprza dość ostro. Brawo, Scott! Otrzymaj! Czadersko! It's a dangerous game you're playing, Kramer. Do you know who my father is? He only has to lift one finger and you won't wake up tomorrow morning. Nie sądzę. You're the one that should be afraid, Mr. Shelby. Not me. Dziwny chłop, dziwny chłopaczek, dziwny. Socjopata czy coś? Wow. To było przedziwne. Jakiś młody socjopata, no jak nic. Albo jeszcze cholera wie co. Hello, Ethan. Co też ciekawego mi opowiesz tym razem? Ja pierdzielę, na kogo trafił Scott Shelby? Czy to naprawdę był zabójca? Czy tylko sobie zgrywał? To było dziwne. Było bardzo dziwne. Okej, dobra, słuchajcie. Myślę, że tutaj sobie przerwiemy, bo mamy już odpowiedni timing. Dobra. Dzięki jeszcze raz za oglądanie razem ze mną tego epizodu i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Siema, tu Angus, właśnie oglądałeś mój film, dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Trzymaj.